Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demoś, zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dark Souls 2 Szermierzem. Na sam początku tego odcinka oczywiście porozmawiamy sobie z Herald, czyli z tą kobietą, która stoi tutaj przy drzewie blisko ogniska w Majuli. Możemy u niej levelować oczywiście naszą postać, następnie trochę się rozjrzymy po Majuli i skoczymy, tak sobie myślę, już na naszego pierwszego bossa. Myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście też chciałbym zrobić troszeczkę lepszy ekwipunek, a szczególnie troszeczkę lepsze miecze, ale o tym później. Dobra, pogadajmy sobie z Herald, trochę może poleweluję, chociaż chyba nie mam dusz żadnych do skonsumowania. Nie, nie mam nic takiego. Nie, mam jedną tylko. To mogę sobie to zużyć od razu. Niech będzie. Przynajmniej chyba jeden level uda mi się tutaj rozwinąć. Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Dziękuję ci bardzo za Estusa. Go on and see the king. He who made Dranglake what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. O Vendriku to mi już nic nie mów. No jak widzicie, od teraz możemy podnosić nasze statystyki. Herald. Teraz nam oczywiście tak trochę streszcza nasze zadanie tutaj, że musimy najpierw pokonać czterech jakby lordów, takich czterech takich głównych bossów. Dopiero później trafimy do zamku. No, mamy szukać króla oczywiście. Dobrze, ja bym chciał sobie troszeczkę wpakować punkty. Co? Co to jest? Że można obniżyć sobie teraz? Nie wiem. Nie stać mnie na to niestety. Dobra. W takim razie rozejrzymy się troszeczkę po Majuli. Pokażę wam też, w jaki sposób można zdobyć. Ustawię sobie oczywiście Estusa, czyli tą naszą buteleczkę do leczenia. Właśnie to. Pokażę wam, gdzie możemy też znaleźć już kolejny fragment butelki Estusa. Bo właśnie fragmenty butelki Estusa w Dark Souls 2 służą do tego, aby zwiększać jakby ilość Estusów. Bo na początek dostajemy, jak widzicie, tylko jednego. Dobra, weźmy sobie ten skarb tylko. Klejnoty życia kolejne, super. Tu bym musiał uważać, żeby nie natknąć się na te świnie. One gdzieś tutaj w okolicy właśnie są. No bardzo muszę na to uważać. Dobra, także chodźmy sobie do tej studni. Musimy uderzyć ten kamień. O, tam już są te świnie, widzicie? Po prawej stronie, nie chcę za bardzo podchodzić, bo mnie zauważą. No, mają bardzo dużo życia. Fragment butelki Estusa, super. Tu na razie mamy tą posiadłość w Majuli. Tam też chyba był właśnie obok tego szkieleta jeden fragment butelki Estusa. Jednak na razie muszę... nie mogę tam wejść, bo potrzebuję klucza. Mamy handlarza, na razie mnie nawet nie stać na nic, więc nie ma po co tam do niego podchodzić. U tego kota bym chciał też sobie kupić pierścień, który umożliwi mi na przykład kooperację. Bo właśnie na PC-cie planuję kilka odcinków na kopie. Z kilkoma osobami miałem tam kilka też pomysłów, zobaczymy co z tego wyjdzie oczywiście. Dobra, jeszcze sobie podejdziemy tylko na chwilę tutaj do tego kowala. Dobra. Tak, ktoś mu zamknął drzwi i niestety nie może wejść na przykład przez okno po skrzyniach, ale taki tam drobny szczegół. Zobaczmy, czy mam kość wiodącą do domu. Nie mam żadnej kości, więc na razie jeszcze nie będę zdobywał tamtej chyba lornetki w Majuli, która jest tam na dole, więc dobra, myślę, że możemy sobie lecieć już teraz. A, no właśnie, zdobyłem fragment Estusa i bym oczywiście w moim stylu zapomniał o czymś. Pogadać z Herald oczywiście trzeba, aby zdobyć to. Tak, to jest właśnie fragment. Właśnie chcę otrzymać drugą buteleczkę Estusa. Chcę ją po prostu sobie teraz powiększyć. Dobra, dzięki bardzo. Jak widziałem, już teraz dwa Estusy, mogę dwa łyki wziąć sobie eliksiru i się leczyć dwa razy, super. Myślę, że pójdziemy sobie najpierw do Kniei Upadłych Olbrzymów. Do Wieży Płomienia Heide wstąpimy sobie trochę później. No, muszę najpierw się troszeczkę nauczyć tutaj walczyć, a właśnie Kniei Upadłych Olbrzymów jest świetną lokacją do tego, aby po prostu oswoić się z tą mechaniką, przyzwyczaić się do tego, że nie mam żadnej tarczy ani nic takiego. Zardzewiałem moment. W tym odcinku, właśnie w tej serii chcę trochę bardziej też sprawdzać przedmioty, czasowo zwiększę szczęście, okej. Dobra. Szczęście tam po prostu pewnie nam zwiększa szansę na jakiegoś fajnego dropa. A tu musimy sobie to otworzyć. Tutaj też. Dobra.
prostu tą dźwignię musimy aktywować. No, bo tutaj mamy takich zwyczajnych podstawowych przeciwników, tam już w tej wieży płomienia Heide, to tam już mamy trochę bardziej wymagających przeciwników. Tu mamy takich zwyczajnych, nieumarłych, tam już tam mamy do czynienia z takimi już no, potężniejszymi gigantami, więc tam jest bardzo nieciekawie już. Dodatkowo też mi pisaliście pod pierwszym materiałem, żebym zaopatrzył się w rapiery i ulepszył oba rapiery na plus 10, bo jest to po prostu genialna broń na pod dual wielding. Jednak no ja do końca nie wiem, czy to jest prawda, bo jeszcze mówię, nie grałem, ale zaufam wam. Jednak też mi ktoś pisał i właśnie chcę też ten miecz zdobyć, miecz po prostu z Heide, który zdobędziemy właśnie tutaj, w Kni Upadłych Olbrzymów, z pewnego takiego białego rycerza, na którego niedługo pewnie już trafimy. On też podobno jest całkiem dobry, właśnie pod dual wielding, tylko nie wiem jaki on ma typ ataków, bo typy ataków muszą mi się zgadzać, jeśli chodzi o dwie bronie. Kukła człowieka, super, tamten skarb zaraz sobie zdobędę, oczywiście. Teraz muszę tylko uważać, żebym tutaj nie zleciał w swoim stylu do wody. Dobra, spokojnie, wszystko jest okej. Jezu, co tyle wiadomości. Wszystkie nagle znikły. No, wszystkie zniknęły, od razu. Tam mamy już ognisko, tam sobie zaraz podejdziemy. Jednak najpierw... Tam tutaj się szwędają, włóczą bez celu. Jednak najpierw chciałbym zdobyć sobie ten skarb. W tym celu musimy się udać tutaj. Trzeba też uważać, bo... Gdzieś właśnie pamiętam, że leży jeden nieumarły i on nam zaraz by na plecy wyskoczył, niebezpiecznie. Chyba, że to nie było to miejsce dokładnie. Chyba nie. O, mamy naszą pierwszą kość wiązaną do domu. Oczywiście bym mógł sobie nakupować w Majuli, w sklepie, po prostu u handlarza, ale... Teraz tego nie mam zamiaru robić, bo mam za mało duszek, widzicie. Najpierw chcę pokonać sobie pierwszego naszego bossa i naszym pierwszym bossem oczywiście będzie ostatni olbrzym. Tak to sobie poprowadzimy. No i mamy już tu przeciwników, zaraz sobie oczywiście do ogniska też skoczę. Dobra, niech on tutaj wyczerpie swoje ataki i da mi się zaatakować. A czas to jest tak, kurczę, klatki mam. Trochę tracę klatki, ale to chyba jest przez mój program do nagrywania po prostu spowodowane. Czy to się będzie cały czas nasilało, to zobaczę, czy mam czegoś w tle po prostu włączonego. Bo to mi się nie podoba dosyć. Dobra. Jeszcze muszę się rozglądać wszędzie, ale pamiętam po co tu przyszedłem. Po prostu, aby zabić bossa i zdobyć mój nowy miecz. Czemu nie mogę tego podnieść? Dobra, jakiś dziwny błąd miałem. Dobra, chodźmy do ogniska, żeby w razie czego tutaj się odrodzić, a za chwilę będziemy mieli niezłą okazję, żeby umrzeć. I to nie jeden raz nawet. Dobra, siądźmy sobie. I tak nadal mam za mało dusz, aby w razie czego tam zainwestować trochę w statystyki. Tam chyba 900 ileś potrzebuje, no? Jeśli mi to myślimy. Chyba tak. Dobra. Chciałem już odblokować sobie power stance, jak widzicie, na razie jeszcze tego nie mam. Dobra, super. Na razie mi się podoba ten duel... Oj, właśnie, duel wielding na razie nie jest aż tak ciężko, ale wiecie... ja myślę, że dopiero się przekonam, jak jest ciężko na przykład w Zatoce, na przykład w zamku Drenglake, czy w Blighttown 2.0, czy w różnych tego typu lokacjach. Tam, gdzie zazwyczaj bez blokowania nie wyobrażam sobie gry. Dobra. Najpierw tego łucznika sobie ściągniemy szybko. Teraz tego wojownika. Oj, przeżył, patrzcie. Dobra. I z wyskoku. Nie, nie udało się z wyskoku. Ale i tak padł, nieważne. Tu był jakiś skarb? Nie, nic nie było. A, tutaj był ten skarb i tu jest ten właśnie leżący, który tam zaraz stanie. O, to pamiętałem. Po prostu pomyliły mi się miejsca. I tu będziemy mieli chyba duszę, nie? Tak, właśnie. Dusza zaginionego jakiegoś żołnierza. Uważamy za zasadzkę, dokładnie, dobra podpowiedź. Myślę, że tu można się uleczyć akurat. Zresztą oczywiście do tego etapu, do kiedy nie odblokuję sobie tego NPC, u którego będę mógł kupować w nieskończoność klejnoty, to trzeba jednak w miarę oszczędzać. Ale tutaj lepiej nie zginąć, bo a tutaj mamy do tego naprawdę świetną okazję, naprawdę. Zobaczcie tylko, co tutaj się wyprawia. Dobra, jeszcze łucznika mamy. I to jest ten taki biały rycerz, o którym wam mówiłem, z którego otrzymam ten miecz niebawem. Jeśli oczywiście go uda mi się pokonać. A nikt nie powiedział, że to mi się musi udać. A łatwe to akurat nie jest zadanie. Dobra, skarby sobie później wyzbieram. Nie ma co tutaj na razie się na skarby rzucać. Jezus Maria. Ja, jeszcze czwarty, no na pewno. Dobra, już jest trzech. Tego trafię, będzie zaraz dwóch. I z dwoma już powinienem sobie w miarę dać radę. A, tu już mogłem drugi atak wyprowadzić. Okej, pójdę na spokojnie, żeby nie ryzykować.
I muszę uważać, bo tam na górze jest łucznik jeszcze. Tobą się zaraz zajmiemy, skarby sobie wyzbieramy, to spokojnie, spokojnie. Naprawdę jak łucznika chcę się dostać, wiem, że tu jest taka ścieżka, którą w poprzedniej serii na PS3 pominąłem. Później tam mi ktoś napisał jeszcze, i tam później na jakieś tam inne jeszcze swoje postaci to zauważyłem, tak, tam coś tam sprawdzałem sobie, że to jest właśnie taka ścieżka. I wiedząc czemu ten pierwszy przeciwnik nie ma w ogóle broni. Jezu, trafił mnie jeszcze. No padnij w końcu. Dobra. I tu też jakieś skarby są oczywiście u góry, ale tam raczej w postaci tylko dusz. Tu nic jakiegoś wybitnego nie znajdziemy niestety. Nie mogę się doczekać mojej walki na przykład z prześladowcą, który będzie chyba moim koszmarem. Bo ja go pokonałem głównie dzięki temu, że właśnie miałem fajną tarczę, która mi umożliwiała zablokowanie 100% jego ataków fizycznych. O, tu mam właśnie ten skarb. Zacznę się zastanawiać, gdzie on był. Albo też na przykład z tym królem szczurów to może być niezła zabawa. No ale dobra, zobaczymy. Sprawdźmy sobie krótki miecz, jaką tutaj się prezentuje. Mniej ataku. Rodzaj ataku to jest cięcie lub pchnięcie, ten ma cięcie, ale bym mógł go wymienić, ale ma mniej ataku, więc nie ma takiego sensu. To jest taki sam miecz jak ten po prostu, tylko że nie, jest jeszcze słabszy, ma mniej ataku, nie wiedząc czemu i to tyle, po prostu ma mniej ataku, bo jest na plus 0, ten jest na plus 1. Dobra, a czy ten pierwszy nie był przypadkiem lepszy? Nie, to jest sztylet, dobra, nie zauważyłem. Miecz, a sztylet, a prawie żadnej różnicy nie ma według dema. Tu możemy sobie zeskoczyć i na korzeń i nie straciłem w ogóle życia. Dobra, wyzbieramy sobie skarby. On nam nie wstanie, dopóki go nie zaatakujemy. Występuje kilku takich wojowników, takich rycerzy w Dark Souls 2. Naprawdę w grze tam chyba dwóch, trzech jeszcze znajdziemy coś koło tego. Dobra, się uleczę. Jest naprawdę bardzo wielce zalecane. I myślę, że możemy przejść do ataku. To będzie naprawdę na pewno bardzo duże wyzwanie dla mnie. Aha, zobaczcie. Pamiętacie, że tarczy nie mam. Dobra, będę go bić i uciekać. O właśnie. On ma takie często taki bardzo nieprzyjemne, że na chwilę wydaje się jakby się zaciął, a po to chwili się rzuca na nas ze swoim ostrzem. To, zobaczcie. Aha, właśnie o tym mówiłem. Wow. Ale mam skilla. No i zaraz mi się broń zniszczy. A ja już chciałem się pochwalić, że może mi się zaraz uda go pokonać bez przyjmowania damage'a. To by było dopiero. Oho, a może zaraz mnie zabije jeszcze. Pamiętaj, może grasz Dark Souls. On zaraz skoczy. Właśnie, 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 właśnie. Na to trzeba uważać. Dobra, nie będę się leczyć jeszcze. Pewnie pożałuję tej decyzji. Dobra, pokonaliśmy go za pierwszym razem. Zniszczył mi się już absolutnie ten mój bułat. Miecz z Heide już zdobyłem, więc mogę go sobie wymienić, chyba że statystyki mi na to nie pozwolą. Zobaczmy tylko, miecz z Heide. Nie, nie mogę, wymaga to siły niestety. To ustawię sobie w takim razie krótki miecz, będę miał dwa krótkie miecze. Jednak ten mocniejszy myślę, że sobie ustawię na rękę, do prawej ręki, a ten słabszy do lewej, bo prawą ręką po prostu częściej się posługujemy. I na chwilę zrobię cięcie, żeby w razie czego nie stracić nagrania, więc do usłyszenia za momencik. Dobrze, i wracamy. Tylko rzucę okiem, czy niczego tutaj nie pominąłem, żadnych skarbów, żeby zaraz nie było. Nie, chyba wszystko już zebrałem. Dobra, no to możemy sobie przejść w takim razie przez mgłę. Szczerze mówiąc, myślę, że będzie trochę gorzej. Naprawdę, myślę, że będzie zdecydowanie gorzej. Zobaczyłem już sporo nawet dusz, bym mógł sobie tutaj właśnie zainwestować w tą siebie, bo mi chyba tylko jeden punkt brakuje, aby korzystać z miecza z Heide. Tu będzie jeden wojownik. To sobie wrócimy. Znaczy, zaraz dojdziemy do bonfire, to tam sobie dopiero się cofniemy do Majuli z tamtego miejsca. Dark Souls 2 akurat, no co jest, akurat przemieszczanie się między ogniskami jest bardzo fajne, bo od początku mamy opcję teleportacji, nie musimy tam pokonać żadnej dwójki bossów. Mam na myśli oczywiście Ornsteina i Smauga, jak to było w Dark Souls 1, to od razu możemy się przemieszczać, to jest takie zaoszczędzenie czasu, bardzo fajne akurat. Bardzo mi się podoba ten pomysł, otwarty teren, więc ten cenię. Oczywiście, mamy nowy rodzaj przeciwnika, takiego mieczem dwuręcznym. Ale jak zazwyczaj w tej lokacji nie ma zbyt wymagających przeciwników, można sobie na spokojnie ich zaspamować. Jeśli macie też jakieś propozycje dotyczące mojej gry, mojego builda, bo to jest początkowa faza gry dopiero, więc mogę do wszystkiego się stosować. Jeśli macie jakieś propozycje dotyczące też pancerza, na jaki powinienem według was zmienić, a właściwie szat, bo to tam szaty są bardziej. Piszcie, piszcie, piszcie! Bo wszystko oczywiście biorę pod uwagę i prawie zginąłem. Dobra, ja tutaj się oczywiście uleczę kamieniem, znaczy klejnotem, a to w końcu też jest kamień. Poczekam sobie, aż ten do mnie tutaj podejdzie. Zrobię tak z wyskoku. Nie, udało się. Ale go ściągnąłem.
Myślałem, że Power Stance mogę aktywować, ale niestety nie. Jak wygląda ten atak? A, takie pchnięcie, okej. Ten tutaj będzie do mnie rzucać tymi swoimi bombami paskudnymi. Aha, dobra, załatwione. Tam jest jeszcze jeden. Mamy skarb. No, naprawdę on się tutaj za dobrze nie kryje, to trzeba przyznać. Lepiej chyba by było, jakby się położył. No ale trudno. Dobra, puklesz. Mam tarczę, ale tarcza nas zupełnie nie interesuje, więc nawet na nią nie patrzę. Chociaż na niektórym, w niektórym etapie gry myślę, że na chwilę przynajmniej tarczę może ubiorę. Zobaczę jeszcze, się zastanowię, jak to tam będzie mi szło. No i za chwilę będziemy mieli ognisko już nasze. W tym miejscu to akurat wstyd, jakbym zginął. Tylko lepiej się uleczę. Drzewo olbrzymów? Tak, to jest to drzewo olbrzymów, które nas przenosi do Lorda Olbrzymów oczywiście. A tutaj mamy tego właśnie, co zaraz wstanie. Dokładnie. Świetnie. Ok, nic z niego nie wypadło. No i otwieramy drzwi, mamy już Melentię, czyli naszą wiedźmę, u której możemy kupować sobie do bólu klejnoty życia. I mamy oczywiście ognisko. To się nazywa chyba wieża główna, czy coś takiego. Cardinal Tower to się nazywało po prostu. W angielskiej wersji językowej. Jeszcze tutaj nie chcę niczego robić. Chcę sobie pójść po kolejny fragment butelki Estusa, który znajduje się już tutaj u góry. Wezmę sobie miecz w dwie ręce. To jest akurat też bolączka, jeśli chodzi o takie miecze, którymi ja się posługiwać będę, że one mają strasznie małą wytrzymałość, zresztą sami to widzicie. Więc bardzo często najprawdopodobniej będę zmuszony korzystać z proszka naprawczego. Muszę go sobie zakupywać przed każdą wyprawą. Nie pamiętam, czy tutaj coś się przypadkiem właśnie nie kryło. Dokładnie, pamięć mnie nie myliła. Można oczywiście też, jeśli chodzi o dual wielding, nikt nie powiedział, że muszę grać mieczami, mogę na toporami grać, maczugami, jakimiś pałkami. Pałki podobno są OP naprawdę. Czy jakimiś włóczniami. No tutaj nic nie jest przekreślone, więc mówię, jak macie jakieś propozycje, to piszcie, ja mogę również starać się urozmaicić ten materiał. O, a propos proszka naprawczego, właśnie zdobyłem jakiś tam proszek. Także piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Dobra, tutaj chyba ktoś mnie zaraz wyskoczy, nie? Bo chyba było dwóch przeciwników, takie mam wrażenie. Może nie? Chyba nie. Tu jeszcze nie będzie fragmentu. Nie, tu właśnie jest fragment, ale tutaj będzie jeszcze jeden skarb na tej gałęzi. Musimy sobie spaść na tą gałązkę, tak żeby nie ześlizgnąć się z tego. No, udało się. Boskie błogosławieństwo, no dosyć rzadki przedmiot. I teraz mogę sobie do niej podejść. I warto wyczerpać wszystkie opcje, jeśli chodzi o rozmowy. Jeśli kogoś interesują te dialogi, to niech sobie zatrzyma, i tak to robię, żebyście mogli sobie to zastopować po prostu. Oczywiście też opowiada historię drzew olbrzymów. No, jak już mówiła, że się najwyższy czas, aby stąd zabrać. Czy ja nie chcę coś kupować? Myślę, że na tym etapie gry raczej nie. Chociaż może bym sobie kupił 3 powiedzmy klejnoty, a za resztę to ja bym chciał sobie trochę polewelować u Herl, do której teraz się przeniesiemy oczywiście. Chciałbym móc używać na przykład miecza z Heide. Zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał tej konfiguracji na tej mojej postaci. Nie wiem, czy to będzie dobry wybór, no, zaraz się przekonamy zresztą. Tylko jeszcze raz rzucę okiem, jakie to tam były konkretne statystyki wymagane, aby móc używać tego miecza. I też bym musiał sobie ten naprawić, bułat. Bułat ma w ogóle cięcie tylko, a z Heide ma cięcie pchnięcie, czyli jest akurat w porządku. Wymaga on najwięcej siły, to aż 11 punkciorów. Dobra, to jest kolejny fragment, będę miał już 3 butelki. 3 butelki w drugim odcinku to jest niezłe tempo, zaraz zresztą będziemy mieli czwartą, bo niedługo dotrzemy do posiadłości w Majuli, tam jest kolejny fragmencik. Więc naprawdę tempo na razie utrzymuje fajne. W ogóle cieszę się, że zapamiętałem te wszystkie lokacje. Te wszystkie miejsca, gdzie kryją się butelki. Dobra, zróbmy sobie tak. A, to nie jest, że możemy teraz w dół dawać statystyki, tylko to jest oznaczenie, że strzałkami na padzie to się robi, żeby jakby ktoś tego nie zauważył. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. Dobra, czy nie będzie ta siła? Ktoś mi pisał, żebym też trochę w życie dawał, no tam jeden punkcik będzie. Ale generalnie to zręczność, siła i ma trochę od czasu do czasu życie. Zobaczmy, jakby w takim razie wyglądał ten miecz teraz. Krótki miecz ustawię sobie oczywiście tutaj, tutaj ustawię sobie z Heide. No i zobaczcie, tak to teraz się prezentuje mniej więcej. Ja niestety oczywiście nie mogę na razie tego wziąć w dwie ręce. To wymaga 10 siły, czyli przynajmniej do 15 punktów w siłę bym musiał pojechać. A tutaj... Dobra.
gdzieś do 16, powiedzmy, jeśli dobrze liczę. Ale miałem to nie stać nawet teraz. No. Dobra, dam jeszcze jeden punkt w siłę, niech będzie. W razie czego to mnie poprawcie, póki jesteśmy na wczesnym etapie gry. Jeśli chodzi też o te cząstki człowieka, te kukły człowieka, to je otrzymamy dopiero... podobno jak się dostanę do zamku Drunk Lake, ktoś mi tak napisał w komentarzach. Teraz sobie zużyję 3 dusze. Cofniemy się na chwilę do Melenti, bo ja o czymś ważnym zapomniałem, powiem wam, bo trzeba od niej odkupić klucz, aby móc sobie odblokować tego kowala w Majuli. To bym chciał czym prędzej już zrobić. Chyba on 1000 dusz kosztował, więc tam jakichś przeciwników zabije tam akurat w tej lokacji. Na ilość przeciwników nie można rzekać. Tam jest ich naprawdę sporo. Jeszcze tutaj siedzi, widzicie, nie wiedząc w sumie czemu. Zabiję sobie tego, co tutaj leży i powinien już mi dać chyba wystarczającą ilość dusz. Mam nadzieję. Ile? Nie, 90 mi dajesz. No to jeszcze 5 dusz muszę zbierać. 5 duszyczek. Zaraz. Czy przypadkiem tędy się nie szło też? Do tamtej posiadłości w Majuli? Chyba tędy, wiecie? Chyba tędy się szło. No, chyba to tędy się właśnie szło. O, on mu na łeb spadł. To się nie udało. I co my tu mamy? Klejnot życia, super. I mam klejnotów 13. Na chwilę kukły, znaczy w ogóle kukły człowieka sobie schowam, bo to jest mi niepotrzebne. Na razie. W ogóle w menu szybkiego wyboru to jest niepotrzebny przedmiot za bardzo. Nie, zaraz. Pomieszało mi się, ja idę teraz w zupełnie inne miejsce, naprawdę. No. Zdecydowanie. Ja nie idę do tego miejsca, w którym chciałbym się teraz znajdować. Oj. No ja idę, powiem wam teraz, do miejsca, gdzie się znajdują jaszczury ogniste. Naprawdę na nie bym chciał bardzo uważać teraz. Naprawdę, ja po kilkudziesięciu odcinkach, wyobraźcie sobie, jeszcze na mojej postaci na PS3 nie dawałem sobie z nim rady. Ale jeszcze, jak już tutaj jestem, to sobie chociaż skarby jakieś tam wyzbieram. O, to jest właśnie to, o czym wam mówiłem, jaszczury ogniste. I to, ten widok już was powinien zniechęcić do tego, aby eksplorować tą lokację w jakimkolwiek stopniu. Ja przynajmniej sobie pochodnie zdobyłem. Wow. Jezus Maria, ilu was tutaj? Nie mogę tylko tutaj zginąć. Pomyliły mi się ścieżki, to nie jest ta posiadłość w Majuli, ona jest zdecydowanie później. Ona przy tamtym NPC dopiero. Dobra, super. No ale dobra, jak już tutaj jestem, to sobie chociaż rozejrzymy trochę, nie? Bo to był grzech nie skorzystać już z tej sytuacji, jak już tutaj jestem. No ale naprawdę sporo jest tutaj tych przeciwników i oni są bardzo, bardzo wymagający. Oczywiście nie mówię o tych, z którymi teraz walczę, ale oni chyba też mają trochę więcej życia, takie mam wrażenie. Ale niech będzie klejn. No tam już są jaszczury, tam nawet nie będę podchodzić. Kusi, nie? Kusi bardzo to miejsce, żeby tu podejść w sumie. No, już wiem, co tam się na mnie kryje. O, trafił, nie trafił. Zaraz, strzel. Będę żałować tego. O tym bardzo dobrze wiem. Patrzcie. Chyba jakiś miecz można było zdobyć. Jezus Maria! Aha. Ginę? Nie trafili, mam szansę. Ten jaszczur tutaj nie podejdzie w razie czego. Boże święty, jaki spam. To była moja ostatnia mikstura. No traf go w końcu. Dobra. I zobaczmy sobie same w tej skrzynce. Czy warto było się w ogóle tak męczyć? Zaraz się okaże, bo naprawdę nie pamiętam, co tutaj było. Co to jest? Ognisty długi miecz, tak. Dobrze pamiętałem. To jest jednak ten ognisty długi miecz, jednak nawet nie wiem, czy warto go używać, czy ja go w ogóle będę używał. Ale fajne może takie sobie połączenie właśnie na tym dual wieldingu, na tym szermierzu zrobić, że na przykład wiecie, w jednej łapie mamy ognisty miecz, a w drugiej mamy elektryczny miecz. Nie, jest on dosyć lekki, jak widzicie, bym mógł nawet go używać, cholera. Serio. Mogę używać ognistego miecza. Bo nie wiem właśnie, jaki on ma typ ataków. Pchnięcie, cięcie, nie, jest idealnie. Nie wiem, czy to jest dobre połączenie. Zobaczmy, jaki on ma ataki, nie, bardzo szybkie. Kurde. Dobra, niech on strzeli tylko. I lecimy. I się stąd zabieram oczywiście.
Jeśli tylko sobie tutaj rzucę okiem i się przeniosę kością w do domu jak najszybciej tylko stąd. Prawda, nie chcę w tym miejscu spędzić za dużo czasu. W ogóle tutaj powinienem dostać się dopiero... Powinienem teoretycznie mieć możliwość dostania się tutaj po pokonaniu pierwszego bossa. Ale ja tutaj trochę właśnie na skróty poszedłem. No, bardzo na skróty. Aha, bo tutaj byliśmy już. Dobra, no to nie ma innej opcji, musimy wykorzystać kość wiodącą do domu i cofnąć się z tego miejsca. No oczywiście, zabieramy się stąd. Chyba w tym odcinku już na pierwszego bossa raczej nie zdążymy. Wydaje mi się, że dopiero w przyszłym sobie z nim zawalczymy. O, to ta wielka pałka. Naprawdę większość graczy z tą pałką chodzi, nie wiem czemu. Tak już upodobali sobie gracze Dark Souls z tą pałkę, że po prostu z nią chodzą najczęściej. Dobra, ja sobie tutaj u Melenti teraz. Tak, to znowu ja sobie u niej. Aż nie wiem, czy w czary by nie pójść. Nie, w czary to na pewno się pójdę. Tutaj robimy klasycznego dual wieldera, klasycznego szermierza. Kupię sobie klucz, trochę tych klejnotów, w sumie jeden klejnocik i jeszcze jedną ognistą bombę, bo nigdy nie wiadomo, do czego ona się przyda. Wiem, że tutaj akurat chyba. Nie, to nie jest to miejsce, to będzie dalej. Można rozwalić ścianę w taki dosyć chytry sposób. Chociaż nie, to nie jest tutaj? Nie. Zaraz. Nie, to chyba nie jest tutaj. Mam takie wrażenie. Wiecie co, tylko zobaczę sobie jeszcze tylko ten miecz ognisty. Jakie on tutaj obrażenia zadaje. No i to mi się podoba akurat taka kombinacja mieczy, jaką aktualnie mam. Ustawię sobie tylko proszek naprawczy, bo wydaje mi się, że może być on naprawdę bardzo przydatny. Przywraca trwałość wyposażenia. A nie, ten proszek naprawczy to jest tylko akurat do naszego pancerza. Dobra, wracamy do Majuli, dajemy klucz kowalowi i kończymy ten materiał. Naprawdę dużo zrobiliśmy, bardzo dużo. Naprawdę nie spodziewałem się, że zdobędę ten ognisty miecz już w drugim odcinku. Serio, nawet nie planowałem tego, prawdę powiedziawszy. Ale fajnie, że się udało, fajnie, że się udało. Bardzo krótko też trwają loading screeny, jak widzicie, w ogóle w wersji na PC strasznie krótko. No i dobra, otwórzmy mu tą pracownię. Do Lenigrasta. Weźmy też tutaj ze skrzyni, właśnie z tej skrzyni. Nasze fanty. Krótki łuk, przyda się na przyszłość. Też z łuku będę od czasu do czasu korzystać, tak jak mi ktoś pisał, że na przykład w kaplicy Amany ja zupełnie sobie nie poradzę. Ale to będzie rzadkość. No. Niech on tutaj sobie to wszystko przygotuje. Nie wiem, czemu tylko ta Melentia tu mi się nie chce przenieść jeszcze. Powinna chyba to już się pojawić, takie mam wrażenie. Mogę również sobie skonsumować tą duszę, ona mi da chyba kilka tysięcy nawet, 2000 właśnie. Tą duszę sobie jeszcze skonsumuję, zainwestujemy sobie u Herald szybciutko i będziemy kończyć ten materiał. Chyba równe 30 minut, aż z tego wyjdzie. Ten też wymaga najwięcej siły, czyli na razie mam taką... Nie, tak, ten też siłę. No to mam na razie taką, tak pod siłę powinien bardziej pójść, takie mam wrażenie. Trochę sobie tą siłę właśnie poinwestujemy na początku. Tak do 16-17 punktów. Zobaczymy jeszcze. Może do 20, bo niektóre bronie mają pewnie takie ograniczenie. Później w zręczność pójdę, później trochę w życie. No, na razie jeszcze nie mogę parę stens aktywować, ale naprawdę bardzo sympatycznie. No i słuchajcie, ja myślę, że zakończę ten materiał w tym momencie, bo naprawdę nie ma na siłę co tutaj już wymyślać. Także w następnym odcinku widzimy się już przy ognisku przy Melenti. Ruszymy sobie naszego pierwszego bossa, naprawdę jest bardzo sympatycznie, bardzo mi się podoba ta gra. Fantastycznie gra chodzi na PC-cie, po prostu cudo, aż się przyjemnie gra i przyjemnie się nagrywa wreszcie, bo na PS3 to była trochę męka z tym nagrywaniem i montowaniem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, piszcie rady śmiało, piszcie komentarze, piszcie swoje wrażenia, oceniajcie ten film, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę mi pomaga. No i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć i oczywiście ukłon w waszą stronę. Tym razem postaram się o tym nie zapominać. Na razie, pa, pa.